30 lat temu odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, te okazały się zwycięskie dla Solidarności. Poskutkowały upadkiem komunizmu, przemianami politycznymi nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Wybory były rezultatem porozumienia zawartego między władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Powstał pakiet mówiący o reorganizacji organów państwowych, wprowadzenie Senatu i Urzędu Prezydenta, jak i to, jak mamy wybierać władzę. Ale i tak komuniści tak poustawiali klocki, a przynajmniej tak im się zdawało, żeby móc dalej spokojnie rządzić sobie państwem. Zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu nastąpiła legalizacja NSZZ Solidarność 17 kwietnia 1989 roku i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Kampania prowadzona przez Komitet Obywatelski była sprytnie przemyślana. Rewelacyjnym pomysłem były plakaty reklamujące kandydatów Solidarności z Lechem Wałęsą. Poparcia kandydatom komitetu udzielili znani polscy artyści i ludzie kultury, ale także gwiazdy zagraniczne, Jane Fonda czy Stevie Wonder. Słabością Komitetu Obywatelskiego był ograniczony dostęp do środków masowego przekazu, który jednak potrafiono wykorzystać w bardzo zręczny sposób. Audycje telewizyjne Solidarności, po raz pierwszy wyemitowane dopiero 9 maja, zostały przygotowane w sposób profesjonalny i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widzów. Z kolei dla prasowej akcji propagandowej Solidarności najistotniejsze znaczenie miało ukazanie się 8 maja w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy pierwszego numeru Gazety Wyborczej. W niedzielę 4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu. Wzięło w niej udział 62% uprawnionych do głosowania. W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność uzyskali 92 mandaty, strona koalicyjna ani jednego. Z kolei w wyborach do Sejmu Solidarność zdobyła 160 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc. Niedziela 4 czerwca była punktem zwrotnym nie tylko dla powojennej historii Polski, nie jedynie dla historii Europy Wschodniej, lecz dla historii całego świata komunistycznego. Ale podczas gdy przywódcy Solidarności prowadzili ożywione dyskusje, negocjacje i nocne kabały, ich prawdziwa reakcja była dziwną mieszaniną egzaltacji, niedowierzania i przerażenia. Przerażenia nowymi obowiązkami, jakie teraz na nich spadały. Problem zwycięstwa, ale także rosnącą obawą, że może nie pójdzie tak dobrze. Te obawy zwiększały wieści dochodzące z Chin, gdyż masakra studentów domagających się demokracji na placu Tiananmen miała miejsce w tym samym dniu. Lech Wałęsa wspominał, że w pierwszą niedzielę czerwca 1989 zmieniło się wiele. 4 czerwca w samo południe wybraliśmy nową Polskę. Komuniści dostali czerwoną kartkę. Tym razem ten kolor nie mógł ich cieszyć. W zasadzie zostali wyrzuceni z boiska. Od tego dnia miało być ich znacznie mniej w rodzących się na nowo instytucjach, w Sejmie, w Senacie. Nie było jednak wielkiego entuzjazmu. Po latach doświadczeń morderczej walki, frekwencja w wyborach czerwcowych wyniosła 62%. To wydawało się niepojęte, ale też uświadamiało, jak finezyjne było nasze zwycięstwo, że mimo takiego zmęczenia społeczeństwa, słabej organizacji, otworzono drzwi do wolności. NSZZ Solidarność była pierwszym niezależnym, legalnym związkiem zawodowym w komunistycznej Polsce, który został założony na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku pomiędzy rządem PRL-u a komitetami strajkowymi w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju i w Dąbrowie Górniczej. Związek ten w przeciągu roku od momentu powstania zyskał ogromną popularność i akceptację społeczną. Należało do niego 80% osób zatrudnionych, czyli około 10 milionów ludzi. Na czele Solidarności stanął Lech Wałęsa. Legalna działalność związku trwała do momentu wprowadzenia stanu wojennego. W 1981 roku działacze związkowi założyli pierwsze legalne, niezależne źródło, pismo ogólnokrajowe Tygodnik Solidarność, którego redaktorem naczelnym został Tadeusz Mazowiecki. Z inicjatywy Solidarności wystawiono pomniki stoczniowcom poległym w grudniu 1970 roku. Rok 1981 był okresem nieustannych prowokacji ze strony władzy, które zmierzały do likwidacji związku. W
końcu 13 grudnia 1981 roku Wojciech Jaruzelski, nowy sekretarz partii, ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Nastąpiły masowe aresztowania działaczy Solidarności, a dekret o stanie wojennym zawiesił istnienie związku. Lech Wałęsa również został internowany. Solidarność przyniosła się jednak do podziemia. 22 kwietnia 1982 roku powstała tymczasowa komisja koordynacyjna Solidarności na czele ze Zbigniewem Bujakiem. Wydała ona deklarację Społeczeństwo Podziemne, w której wzywała do bojkotu istniejącego porządku i organizowania akcji protestacyjnych, a także wspierania podziemnej kultury. W Warszawie powstało podziemne Radio Solidarność, a w całym kraju zaczęły mnożyć się wydawnictwa niezależne. Ze względu na sankcje, jakimi obłożono PRL z powodu wprowadzenia stanu wojennego, władze zdecydowały się go odwołać 22 lipca 1983 roku. Ten też rok dodał nadziei na dalsze istnienie ruchu, mimo że został on zdelegalizowany, ponieważ odbyła się wówczas druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, a ponadto Lech Wałęsa został odznaczony pokojową Nagrodą Nobla. Władze nie dawały jednak za wygraną. W 1984 roku został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz Solidarności. Pewne zmiany nastąpiły po objęciu kierownictwa w Związku Sowieckim przez Michaiła Gorbaczowa, a także pod wpływem narastającego kryzysu ekonomicznego. W 1986 roku ogłoszono w Polsce amnestię dla więźniów politycznych. W kolejnym roku Solidarność wyłoniła Krajową Komisję Wykonawczą Solidarności. Kierownictwo związku. Rok później miała miejsce wielka fala strajków protestacyjnych w całym kraju. Największych zaś na Wybrzeżu i w Nowej Hucie. Dopuszczono do publicznej telewizyjnej debaty pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem, szefem OPZZ. Przywódca Solidarności przedstawił na niej koncepcję trzech pluralizmów: ekonomicznego, społecznego i politycznego. Zdecydowano się następnie na obrady Okrągłego Stołu, w którym uczestniczyła Solidarność. Obrady trwały od 6 lutego do 5 kwietnia. Na mocy ich postanowień przywrócono legalne działanie Solidarności i ogłoszono częściowo wolne wybory. Opozycja mogła dostać jedynie 35% mandatów poselskich, mimo że wygrała wybory z miażdżącą przewagą. Komunistom nie udało się stworzyć rządu Kiszczaka, ponieważ Obywatelski Klub Parlamentarny Solidarność na czele z Bronisławem Geremkiem utworzył koalicję z ZSL i SD, które również weszły do Sejmu, w wyniku czego PZPR znalazło się w mniejszości. Ostatecznie powstał rząd koalicyjny Tadeusza Mazowieckiego. Jednocześnie prezydentem został wybrany generał Wojciech Jaruzelski. Rząd Mazowieckiego wprowadził pierwsze reformy zmierzające do urynkowienia gospodarki i demokratyzacji. 1 stycznia przywrócono dawną nazwę i godło państwa. 28 stycznia 1990 roku PZPR została rozwiązana. Nastąpił okres intensywnych zmian gospodarczych opierających się na planie Leszka Balcerowicza. W 1990 roku Lech Wałęsa został wybrany prezydentem Polski. Na cześć Polski stanął Marian Krzaklewski. 27 października 1991 roku odbyły się pierwsze wybory wolne w Polsce, w których Solidarność uzyskała jedynie 5% głosów. Również kolejne wybory parlamentarne w 1993 okazały się dla Solidarności niekorzystne, ponieważ wygrało je SLD. Dopiero w 1997 roku utworzona partia Akcja Wyborcza Solidarność pod wodzą Mariana Krzaklewskiego zdobyła zaufanie obywateli na jedną kadencję. Nieudolność rządów AWS, a także klęska Krzaklewskiego w wyborach prezydenckich były sygnałem wyczerpania dawnego znaczenia Solidarności. Obecnie ma ona charakter związków zawodowych walczących o prawa pracownicze. Jej przewodniczącym jest Piotr Duda. Z obozu Solidarności wywodzą się jednak dwie najbardziej znaczące polskie partie polityczne: Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Solidarność powstała jako Stowarzyszenie Niezależnych Związków Zawodowych, ale stała się ruchem społecznym, który obalił komunizm i odmienił oblicze Europy. Ma ona bezprecedensowe znaczenie we współczesnej historii Europy. Ogromnym sukcesem Solidarności było dokonanie rewolucji politycznej bez rozlewu krwi. Tym śladem poszły również wszystkie kraje bloku wschodniego. Słynne powiedzenie głosi jednak, że rewolucja pożera własne dzieci. Po euforycznym przejęciu władzy musiało więc dojść w obrębie ruchu do podziału. Bezpardonowa walka dwóch wielkich ugrupowań politycznych wywodzących się z korzeni Solidarności jest ostatnim etapem rewolucji 1989 roku.
Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, to dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie w boki, rzućcie do Jasnej Anielki pomysłem na następny film. I jeszcze, dzięki za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy, kiedy wszyscy solidarnie poklepiecie się po ramieniu i powiecie sobie, jak dobrze dzisiaj żyć. Wszystkiego dobrego, to tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.